Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z otwieraniem snapów od Was. Mam nadzieję, że się cieszycie i że taki film Wam się spodoba. I piszcie w komentarzu, że chcecie tego typu filmy właśnie na moim kanale jeszcze zobaczyć. I myślę, że na początku, tak jak zwykle, pokażę Wam mój snapcode, abyście mogli wpaść do mojego snapa. Możecie sobie zeskanować mój właśnie snapcode i moja nazwa to Bazylek2003 i oczywiście w opisie będzie. Snapów wysyłaliście mi naprawdę, naprawdę masakrycznie dużo, także dziękuję. I wczoraj właśnie wieczorem Wam powiedziałam, żebyście mi wysyłali snapy, jak ktoś chce być na odcinku. I dzisiaj dokładnie o godzinie 9:58 jesteście u mnie na odcinku, także mam nadzieję, że się cieszycie. A ja z rana jestem bardzo zadowolonym człowiekiem, także myślę, że taki film Wam się spodoba. Lecimy z pytaniami. Może zacznę od tych, które były na początku, żeby było tak, wiecie, fair, że pierwsze osoby, które zadały mi pytanie, będą pierwsze po prostu. Pierwsze pytania są od Estery. Ile masz lat? Mam 14 lat. Dokładnie 4 października skończyłam. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Uwierzycie mi? Bo ja chyba sobie nie wierzę. Ale tak, mieszkam w Polsce, a dokładnie w województwie mazowieckim, także jak chcecie z województwa mazowieckiego, zapraszam do mnie. Od kiedy nagrywasz na YouTubie? Tak szczerze nie wiem. Nie wiem od kiedy, więc możemy sobie wejść na mój kanał i sprawdźmy, od kiedy nagrywam na YouTubie. Mój pierwszy film. Hejka, mam na imię Paulina i witam Was w pierwszym filmiku. To był najgorszy film na moim kanale. Ja pamiętam, że wtedy w tym filmie udawałam kogoś, kiedy tak naprawdę nie jestem. Udawałam nie wiem nawet kogo, ale tak dziwnie się zachowywałam. Ale ten filmik wstawiam 27 stycznia 2017 roku, także jeszcze rok nie minął od nagrywania mojego, ale no niedługo pewnie minie, więc... W ogóle chciałam bardzo pozdrowić osobę, która mi zrobiła taki śliczny baner, zobaczcie. Jest naprawdę przepiękny. Tutaj jeszcze są takie social media po bokach, więc tego nie widać, na komputerze jest lepiej widać. I bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, pan Zdrowy, czyli tego banera jest nazwa do kanału Osłupki, która mi zrobiła ten baner, więc dziękuję jeszcze raz. Miałaś zawsze świadectwo z paskiem na koniec roku? Nie miałam zawsze, ale mam nadzieję, że właśnie w tym roku będę świadectwo z paskiem miała. Także trzymajcie za mnie kciuki, a to jest takie moje przypuszczenie. Kolejne pytania są od kolejnej osoby, która wysłała mi, że u niej jest 5 stopni. U mnie są 3 stopnie, więc u Ciebie cieplej. Hejcie, kim się inspirujesz? Miałaś kiedyś taką myśl, aby zakończyć nagrywanie? Pozdrawiam cieplutko, Zuzia. Ja też Cię, Zuzia, pozdrawiam cieplutko. Czemu akurat cieplutko? W sumie mamy zimę, więc powinniśmy pozdrawiać zimniutko, a nie cieplutko. Ale nieważne, ja Cię pozdrawiam zimniutko, będę oryginalna. Ale kim się inspiruje? Myślę, że taką osobą, którą się inspiruje, jest Glam Paula. Ona mi daje taką mega, mega, mega pozytywną energię, co jest w sumie bardzo fajne w jej filmikach. I właśnie z kanału Glam Paula i Glam Paula. Myślę, że to jest chyba ona. Dobrze uśmiechnięta. Ja też chyba, co nie? Logika. Miałaś kiedyś taką myśl, żeby zakończyć nagrywanie? Nie miałam takiej myśli, żeby zakończyć nagrywanie, ale miałam taką myśl, żeby usunąć wszystkie filmiki z mojego kanału i tak jakby zacząć od początku nagrywać, ale tak, żeby zakończyć już na stałe, to nigdy takiej myśli nie miałam. Jesteś najyoutuberką ever. Mam pytanko, jak osoby z twojej szkoły reagują na to, że nagrywasz? Pozdrawiam cieplutko. Kolejna osoba, która pozdrawia mnie cieplutko, no ja nie mogę, ja was pozdrawiam zimniutko. Albo gorąco jeszcze bardziej lepiej, co nie? I jak osoby reagują? W sumie to mówiąc szczerze, za bardzo mnie to nie rusza, jak ktoś mówi jakieś niemiłe słowa, ale raczej takiego czegoś nie ma, że ktoś na mnie naskakuje, przyzywa i w ogóle, ale wiecie, w twarz mi nikt nigdy nic nie powiedział takiego niemiłego. Nie wiem, co ludzie mówią za plecami, ale w twarz nigdy nie. Ale ja się tym w sumie nie przejmuję. Myślę, że każdy youtuber, youtuberka by tak powiedział. Dlatego, bo jednak to jest po prostu pasja. I w ogóle dziękuję, że pisałaś na początku takie miłe słowa o mnie. Dalej jest pytanie od Wiktorii. Masz IBFF? Tak szczerze to chyba nie mam IBFF. Ale też jakoś tak mega bardzo nie poszukuję. Więc w sumie wy jesteście wszystkimi moimi IBFF. Lubisz smażony ser XD? Pomijmy to pytanie. Masz chłopaka? Nie mam. Ulubiony sklep z ciuchami? Ojciu, tego jest dużo. Bershka, Sinsay, House, Stradivarius, New Yorker. Myślę, że to jest takie 5 moich ulubionych sklepów, chociaż jeszcze lubię Reserve i H&M. Ale chyba te 5, które powiedziałam na początku, to są takie moje najulubieńsze sklepy. Ulubione jedzenie? Pizza. Pizza, 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 pizza. Kocham pizzę. Nawet moi rodzice kupili taki specjalny wypiekarz do pizzy, który jest właśnie we wszystkich pizzeriach, także my już jesteśmy po prostu uzależnieni.
ulubiona pora roku. Myślę, że moją ulubioną porą roku jest lato i zima. Lato dlatego, bo wiadomo, wakacje, wolne i tak dalej. A zima dlatego, bo po pierwsze są ferie zimowe. I ja kocham jeździć na nartach, więc to jest naprawdę super. Dalej, no, jest zimno i dzięki temu, że jest zimno, nosimy ciepłutkie ubrania, sweterki, jakieś mięciutkie bluzy, okrywamy się kocykiem, nie wiem, przydzielamy się do naszych ukochanych świeżaków, nosimy grube skarpetki i to jest takie fajne, bardzo lubię być tak cieplutko ubrana, żeby mi było tak, wiecie, przytulnie. Oczywiście są święta, moi drodzy, jest grudzień, vlogmasy, wszyscy youtuberzy wstawiają vlogmasy, oczywiście to jest bardzo, bardzo fajne, chyba każdy to właśnie lubi w zimie. Kocham Cię, Paula, masz super filmiki na Ity i na Musical.ly. Proszę Ci kolony na Musical.ly i 1 milion subskrypcji. Nie wiem, czy się mówi Musical.ly czy Musical.ly, od razu mówię. Ale bardzo Ci dziękuję za takie miłe słowa i to naprawdę jest super z Twojej strony, że tak napisałaś. Inne pytanie, dwa pierwsze się powtarzają, więc to ominmy. Malujesz się do szkoły? Nie maluję się, gdy nie mam takiej potrzeby, wiecie. Jest natural beauty, piękne naturalnie, więc tak. Ale tak szczerze, no to po prostu się nie maluję. Nie potrzebuję tego na tą chwilę. Chociaż czasami jak potrzebuję jakiegoś, wiecie, skorekturowania sobie twarzy, to biorę tylko korektor i tyle. Chcesz mieć oprócz bazylka jakieś zwierzę? Jakieś inne zwierzę? Myślę, że nie, bo ewentualnie rybki. Bardzo bym chciała jest takie duże akwarium z rybkami, ale to... Na tą chwilę, myślę, że może w przyszłości. Pozdrawiam gorąco. O, i Ciebie to bardzo lubię, bo Ty mnie chociaż pozdrawiasz gorąco, a nie cieplutko. Tutaj, Paula, mam kilka pytań do Ciebie i do Twojej siostry, do Ciebie. Dostałaś już w tym roku jedynkę? Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale wiecie. Wszystko przydało. Masz ulubionego nauczyciela? Jak tak, to czego uczy? W sumie to nie wiem. Bardzo lubię panią Otchami moją. Jest bardzo miła, też właśnie zawsze uśmiechnięta. Lubisz BAM. To w sumie to nie mam nic do nich, w sensie nie to, że ich jakoś mega kocham, ale też ich, nie to, że ich nienawidzę, w sensie ja po prostu nie słucham ich piosenek, więc nie będę się na ten temat wypowiadała. Masz Movie Star Planet lub Simsy? Miałam kiedyś Movie Star Planet, ale ja w to już nie gram, miałam kiedyś, nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam moją nazwę, miałam gdzieś jakimś na dosiku zapisane, ale może moja siostra kiedyś przejmie to konto, jak będzie chciała już grać w ten Movie Star Planet, więc tutaj będzie nazwa, kogoś to interesuje. A w Simsy mam i lubię grać, tylko że ostatnio mi to tam jest wszystko z komputera pousuwał, żebym miała więcej pamięci. I właśnie w Simsy też usunął po prostu, no... Na chwilę obecną po prostu tych Simsów nie posiadam, ale płytę mam. Które mogę sobie pokazać? A nie, to akurat tej płyty nie ma, ale mam Simsy właśnie na komputerze, to jest 4. Tak, tak, to czy będzie odcinek z tych gier, w sensie z Simsów i z MST? Na pewno z MSP nie będzie. Simsów może kiedyś, ale to kiedyś. Na raz jej przyszłości. Tak, oto jest moja siostra i teraz są pytania do Ciebie. A jaka jest Twoja siostra Paula? Słodka. Tylko? Kochana. Tylko? Miła. Tylko? Najkochańsza na całym świecie. Ooo, to było takie słodkie. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Wszystkie kolory. Wszystkie kolory lubisz? No, lubisz? No to ja też tak mam, że wszystkie kolory lubię, ale taki jeden, jedyny. To chyba fioletowy. Fioletowy? No, mamy ściany fioletowe, proszę Państwa, z tyłu. I niebieskie, to jest tyłu. Jak Ci się podoba w pierwszej klasie? Fajnie. Bardzo fajnie, czy tak nawet? O, fajnie. Bardzo fajnie. Jakie masz zainteresowania? To znaczy, co lubisz robić? Co Cię tak jakby interesuje? Czym się interesujesz? Może na jakieś zajęcia dodatkowe chodzisz? Coś takiego. Zajęcia dodatkowe, gitara, angielski, tańce. Tak, Martynka bardzo lubi tańczyć, ty też lubisz robić. Martynka bardzo się, bardzo lubi grać na gitarze, co nie? Może kiedyś nawet nagra, znaczy zagra jakąś melodyjkę na gitarze nam. Mam nadzieję, że pytania się spodobają. Pozdrawiam. Ty też pozdrawiasz czy nie? Chyba nie. Też pozdrawiasz? A spodobały się pytania? Bardzo proszę Pani za wywiad, bardzo dziękuję za wywiad, bardzo dziękuję, zapraszam do drzwi wyjściowych z mojego pokoju, zapraszam, bardzo ładne, są takie prostokątne. Kolejny status, ja chcę po prostu być na odcinku. Także super Julia, jesteś na odcinku. Ja chcę być. Cudowna jesteś. Hej, bardzo dziękuję za miłe słowa, super, pozdrawiam. Filmik z toaletką, w sumie to sama jeszcze nie wiem. Jak posprzątam całą toaletkę, to wtedy nagram. Co lubisz najbardziej robić?
wiecie, co najbardziej mnie zastanawia, czemu? Czemu ta osoba, która napisała mi to pytanie, dała tutaj takie cztery kropki? To jest straszne. Czy to coś oznacza? Powiedzcie mi. Są takie cztery czerwone kropki na tym ekranie. To jest trochę creepy, więc napisz koniecznie w komentarzu, czemu takie kropki dałaś. I co lubisz najbardziej robić? Ja lubię nagrywać dla was filmy, montować filmy. Interesuję się w sumie tańcem, bardzo lubię tańczyć. Ja tańczę jazz jak to coś. Lubię bardzo też oglądać filmy na YouTubie, nagrywać muzykali. Super, wszystko jest super. A jakie plany na ten tydzień? Pozdrawiam. Uwielbiam cię oglądać, będę na odcinku. Oczywiście będziesz na odcinku. Pozdrawiam również cię, a plany na ten tydzień? Tak na serio, no to w sumie nie mam jakichś szczególnych planów na ten tydzień. Tak było na wycieczce, tak, bo może nie wszyscy wiedzą, ale ja właśnie w tamtym tygodniu jechałam na wycieczkę pięciodniową na Euroweek, było zarąbiście, było świetnie. Jak macie okazję pojechać na Euroweek, to bardzo, bardzo polecam. My byliśmy w Długopolu Dolnym i było po prostu cudownie. Było super, naprawdę bardzo, bardzo można się podszlifować swój angielski, było świetnie moim zdaniem. Hej, będzie Vlogmas. Vlogmas, w sumie zastanawiałam się nad tym długo, ale ja nawet stwierdziłam, że ja nie nadążę nagrywać tych vlogmasów. Ja myślę, że zaraz vlogmasów będzie coś takiego, że wiecie. A ja mam cały tydzień, to jeden odcinek. I w całym tygodniu pokazuję, co tam robię, otwieram kalendarz adwentowy i tak. Drugi tydzień to będzie drugi odcinek, trzeci tydzień to trzeci odcinek, no i potem czwarty tydzień też będzie, myślę, że odcinek. Że będą cztery takie jakby filmiki i co tydzień będzie jeden właśnie z całego tygodnia, taki dłuższy. Vlogmas jakby. Jesteś mega podobna do Łucji z serii opowieści z Narni. Nie, nie jestem do niej podobna. No nie. Jak zareagowali twoi rodzice, kiedy powiedziałaś im, że chcesz nagrywać na YouTubie? Moi rodzice na początku myśleli, że w sumie to jest takie jednorazowe, wiecie. Nagram jeden, dwa filmiki, z ludźmi się już nie będę chciała. Ale teraz, jak się w to wkręciłam, to mój tata jest tak naprawdę ze mnie dumny. Dlatego, bo jak on był mały, mniej więcej w moim wieku, to wiecie, jeszcze wtedy YouTube'a nie było. I jak mój tata był mały, to właśnie się interesował montażem i nagrywaniem filmów. I mój tata jest tak naprawdę teraz ze mnie dumny i bardzo się też wkręcił w to nagrywanie moje, dlatego, bo właśnie chce mi kupić mikrofon i softboxa, także pozdrawiam. Dobra, lecimy dalej. Co sądzisz o piosence Czuksa? Jak ktoś bardzo nie lubi Czuksa, to radzę zdjąć słuchawki, ewentualnie przyciszyć telefon, no albo go wyłączyć, ale potem musicie włączyć ten filmik od nowa, pomijając tą piosenkę. O co ci chodzi, Jason? Czy jestem raperem, czy się tu beram? Okej, myślę, że na razie to jest z tych pytań to na tyle, ale jeszcze mi zostało bardzo, bardzo dużo snapów od was. Także jeżeli chcecie jeszcze jeden odcinek z otwierania snapów, to piszcie w komentarzu i możemy się umówić, że jak będzie 500 łapek w górę pod tym filmikiem, 1000 łapek w górę, to nagrywam kolejny filmik z otwieraniem snapów w drugiej części. Także mam nadzieję, że nasza umowa zostanie zrealizowana i że dobijecie 1500 łapek w górę. Więc dziękuję za oglądanie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmiku z tej oto serii.